sprostować informacje, jakie pojawiły się w lokalnych gazetach. Otóż nigdy nie powiedziałem, że pan prezydent, nie porównałem pana prezydenta miasta Opola do Hitlera oraz nigdy nie powiedziałem, że prezydent Opola jest kontynuatorem woli Hitlera. Takie słowa nigdy z moich ust nie padły, takie zdania nigdy nie padły. Natomiast, co muszę podkreślić, podtrzymuję to, co powiedziałem, czyli jestem oburzony zachowaniem pana prezydenta. Uważam, że niegodne jest takie traktowanie osób z rodziny Rodła. To są osoby, które są solą naszej ziemi. Są tutaj już chciałbym podziękować, bo te same dzienniki zamieściły piękne laurki Rodłakom. Za to bardzo serdecznie dziękuję, bo tą informację trzeba rozszerzać o mieszkańcach Opolszczyzny. Mimo wszystko dochodzą mi informacje, że pan prezydent poczuł się urażony informacjami zamieszczonymi w gazetach. W związku z tym chciałbym pana prezydenta bardzo serdecznie przeprosić z głębi serca. Nigdy nie miałem zamiaru bezpośrednio porównywać pana prezydenta do Hitlera. Jeżeli miałem jakiekolwiek intencje, to moimi intencjami było to, aby wzbudzić w panu prezydencie zadumę i przemyślenia, że działania mające na celu wymazywanie pamięci, umniejszanie roli Rodłaków i umniejszanie w ogóle przez to pięknej karty historii miasta i województwa opolskiego. Ja zawsze takie zachowania, szanowni państwo, będę krytykował, będę poddawał mocnej, czasami nawet i zbyt mocnej, do tego się mogę przyznać i za to przepraszam, krytyce. Natomiast najgorsze jest w tym wszystkim to, że osobiście do pana prezydenta darzę wielkim szacunkiem jako do człowieka i sympatią. Natomiast nie zgadzam się całkowicie z polityką, jaką prowadzi pan prezydent oraz zachowaniem, jakie zaprezentował, jeżeli chodzi o rolę.